postać intrygująca i ciekawa. Jego malarstwo często odbiorcy oceniają jako kontrowersyjne. Tymczasem sam autor mówi, że jego prace nie mają być ładne, są po prostu dobre pod względem kunsztu. Franciszek Kulon, bo o nim mowa, podczas naszego pierwszego spotkania zrobił na mnie duże wrażenie. Otwarty, skromny w ocenach swoich dzieł i bardzo przyjazny. Wystawy jego prac przyciągają rzesze i wymagają szczególnej oprawy. Jego malarstwo ma ducha. Portrety oddają niezwykły wyraz, pejzaże mają charakter intymny, poufny. Kulon ma nietuzinkowy życiorys. Jak twierdzi, spotkał na swojej drodze ludzi nacechowanych niesprawiedliwością. Dlatego jego prace często przedstawiają okrucieństwo i patos ludzkiej egzystencji. Obrazy są niektóre bardzo odważne. Co pana inspiruje do tego typu malarstwa? No ja nie wiem, czy tu można w tym malarstwie odwadze mówić. Ja staram się malować dobrze, nieładnie, ale dobrze. Co to znaczy dobrze? Chodzi o sztukę malarską? Czy pokazanie czegoś prawdziwego? Nie, tu chodzi o to, o warsztat. Pokazanie czegoś, co artysta powinien mieć właściwie. No, powinien umieć się posługiwać pędzlem, kolorem. I to chyba chodzi o to. Moje obrazki nigdy nie będą ładne. One będą dobre. To znaczy muszą być dobre. To jest to, co ja myślę o tym, kiedy obrazek powstaje. A jeśli chodzi o postacie, one są dosyć krzykliwe, niektóre odważne. Nie. Skąd to się bierze? Diabełki? Nie, te postacie to raczej po to tylko, żeby obraz miał jakąś atmosferę. To tak jak scena w teatrze. Jak nie ma aktorów, to jest to wszystko takie, nie ma atmosfery. A czy nie spotkała pana na przykład jakaś krytyka ze strony środowiska żydowskiego za obrazy, które pan maluje w jakimś miksie, jeśli chodzi o przedstawiane postacie? Nie. Inteligentni ludzie bardzo się cieszą, a wiele właśnie słyszałem, wiele ludzi mówi, że ich nie interesuje, co jest namalowane, tylko że jak jest namalowane. Ja jestem też za tym. Czyli nie chodzi o detale, ale o sztukę. Nie, i moje malarstwo wcale nie jest kontrowersyjne. Jak się jemu przyjrzeć, to jest ono jeszcze bardzo delikatne. Ono nie opływa krwią, ono nie opływa robakami, ono jest naprawdę zabawne miejscami, a przede wszystkim staram się, żeby ono było dobre, żeby było dobrze namalowane, żeby ono służyło. I to służy akurat, o, dobrze, tyle Polaków nagle cieszą się, że Kulon może bez cenzury wystawić, nie? Jest obraz, który pokazuje nam dwie wieże. Jest to na pewno ogromna symbolika zawarta w tym obrazie i nie przypuszczam, że malował pan tylko po to, żeby oddać głębię koloru, ale jeszcze hołd chyba temu, co się zdarzyło 11 września. Wiadomo, że jak się coś dzieje, to zostawia w nas jakąś refleksję. Ale dalej tam chodzi o kolor, dalej tam chodzi o perspektywę, dalej tam chodzi o atmosferę obrazka. Na jednym z obrazów wypatrzyliśmy wieżę, której okienko ma kształt naszego kraju. To zrobiłem projekt taki właśnie, jakby taki, po co pomnik, jak może być jakiś taki obelisk na przykład. Nie? A zaznaczyć można ten obelisk właśnie jakimś symbolem, w tej właśnie wyrwie, w kształcie polskich granic, polskiej mapy. Tam powiesić wieczną lampkę, żeby się bez przerwy świeciła, jak w kościołach u nas zwyczaju jest. No na dole 96, niech sobie zniczy tam. To ani nie zepsuje, to w ogóle nie zepsułoby wyglądu architektonicznego żadnego miejsca. Naprawdę, to tak sobie pomyślałem, że taki obelisk to by był. Wtedy mogliby ci, którzy chcą pamiętać, mogliby dbać o to, żeby się tam coś świeciło, coś paliło czy coś, prawda? No, architektonicznie, urbanistycznie nie zepsułoby miejsca żadnego, prawdopodobnie w Warszawie. Czyli ten obraz powstał po katastrofie smoleńskiej. Tak. Wymyśliłem sobie tak i dla kolegi to malowałem właściwie, żeby on to się wziął za to i może spróbował model tego zrobić i spróbować to. Może by przeszło takie coś, no nie wiem. Ale też w tym obrazku właśnie, prócz tego, że to jest dobry pomysł, dobry, no taki sobie pomysł na jakąś tam pamięć, to tam jest atmosfera, tam złamane drzewo jest, tam jest, jest taki jakby w jednej tonacji obrazek, nie, tam tylko tyle co trochę mgły i troszeczkę koloru, że to jakieś płomyczki tam są. Tak sobie wyobrażam, że za 200-300 lat taki obelisk gdzieś tam właśnie stanie koło tego lotniska. Tak mi się coś wydaje. I on będzie taki właśnie zepsuty, ale będzie. Jak nie w Warszawie, to powinno tam takie coś stanąć. Oni mówią, że 5 metrów nie dłuż, bo samolot może się znów jakiś rozbić o obelisk, czy tam o pomnik. Coś tak mówią. Ja myślę, że tam już na pewno nikt nie będzie latał.
prace Kulona zachwycają lub oburzają, ale na pewno nie pozostawiają widza obojętnym. Jestem pod wrażeniem odwagi tego człowieka, talentu tego człowieka. Wstydzę się, że spotkałam się z jego malarstwem tak późno i nie mogę sobie wyobrazić, że ten człowiek, który nazywa rzeczy po imieniu, używając pędzla, mógł tak jak gdyby do tej pory być niezauważony. Nie dlatego, że ja wszystko muszę widzieć, nie, ale te obrazy udowadniają, że ja powinnam to widzieć dużo wcześniej, czyli ja jestem po prostu załamana, że coś tak pięknego, coś tak wielkiego mogło być, ja nie wiem, no, niechcący może przemilczane celowo przez kogoś, nie wiem. A może Polonia nie chce albo nie akceptuje tego typu malarstwa i nie są one wystawiane w sercu Polonii, czyli na Grimpoincie. Prawdopodobnie, ale to malarstwo w pierwszej chwili, kiedy zaczęłam na internecie śledzić, bo to zetknęłam się tam z cyfrą 600 obrazów, po prostu co chwila przychodziło mi nazwisko Jana Matejki, myślę, Boże drogi, to jest przecież malarstwo historyczne, on odzwierciedla to, co się dzieje. Mamy człowieka tego samego pokroju. I dlaczego nie słyszymy o nim zawsze i wszędzie? No, powinien być obecny naprawdę dużo bardziej. Na Grimpoincie naszym, no, to jest nasza jakby taka kolebka polskości i jak najbardziej bardzo bym chciała, żeby kiedyś wreszcie Centrum Polsko-Słowiańskie, Unia Kredytowa pomyślały o tym, że żyjemy w czasach, kiedy ten człowiek tworzy i warto byłoby tutaj ruszyć coś troszeczkę palcem, przynajmniej w tą stronę, żeby pomóc mu zostać wypromowanym, bo zasługuje na to, po prostu zasługuje. Od lat należę do wielkich sympatyków pana Kulona i jest on oczywiście kontrowersyjny, jak się to mówi w Ameryce, i bardzo się cieszę, że jest kontrowersyjny. Powiedzmy, ma prawie 3000 wejść na swoją stronę internetową, to się nie bierze z sufitu. Jest bardzo rzadkim nie tylko artystą, ale człowiekiem, ponieważ on uczestniczy w dyskusji politycznej i społecznej tego kraju. Poprzez słowo czy pędzel? Poprzez właśnie pędzel. I jako jeden z bardzo niewielu Polaków to trafił wielokrotnie trafić do sądu za to, co maluje. On się nie wycofuje ze swoich pozycji. Amerykanie muszą ustawić się wobec tego, co on robi i maluje, jak on odbiera dzień dzisiejszy. I podziwiam go nie tylko za warsztat, ale także za odwagę robienia tego, co on uważa za słuszne i jak on będzie dyskutował tutaj z Ameryką przy pomocy pędzla. Także ja należę do takich ludzi, którzy zawsze zaglądają na jego stronę internetową. Ja śledzę jego właśnie nowości. No i po prostu bym sobie życzyła, żeby było więcej takich osób. Ponieważ ja jestem wielkim koneserem i zwolennikiem, że tak powiem, polskiego plakatu, a więc już od 30 lat bardzo bliskie sercu jest dla mnie taka twórczość, która dyskutuje na temat tego, co się dzieje wokół nas. I dlatego też może jestem takim wielkim jego zwolennikiem. A poza tym to, że on potrafi wszystko namalować, to jest wielka sztuka. No po prostu pochwalam to i żałuję nawet, że ze strony Polonii powinniśmy mieć więcej odwagi, tyle ile on ma tej odwagi. I poza tym czasem niektórzy zaciskają się w tym, co nazywamy małomieszczaństwem i troszkę się jak gdyby przerażają tym, co on maluje. No, ale jednak to tak się robiło przez wszystkie wieki. Sztuka musi być wymowna. Tak, a poza to chcę pani powiedzieć, że prawdopodobnie z jakieś 4 czy 5 lat temu rozmawiałam z panem Kulonem na temat jego obrazu o tych dzieciach z Iraku. I mu powiedziałam, że ten jego obraz, gdzie są dzieci nad takim jak gdyby stawem z krwią, to jest jeden z najlepszych antywojennych obrazów świata. I nawet nazwałam ten obraz jednym ze 100 najlepszych obrazów, jakie w XXI wieku powstały na tematy, możemy powiedzieć, tego ruchu antywojennego. Franciszek Kulon, niezwykle energiczny malarz, namiętnie i bezpardonowo prezentuje rzeczywistość widzianą własnymi oczyma.
Świat nie zawsze jest łaskawy i dlatego autor niezwykłych prac twierdzi, że obrazy to jedyny sposób, za pomocą którego może walczyć z systemem, który uważa za niesprawiedliwy i daleki od ideału.